Drugi dzień Wielkiego Postu, czwartek po popielcu. Czytanie z Księgi Wyjścia. Oto imiona synów Izraela, którzy razem z Jakubem przybyli do Egiptu. Każdy zaś przyszedł ze swoją rodziną: Ruben, Symeon, Lewi, Juda, Isachar, Zabulon i Benjamin, Dan, Naftali, Gad, Aser. Było zaś wszystkich potomków Jakuba 70 osób. Józef zaś już był w Egipcie. Potem umarł Józef i wszyscy jego bracia i całe to pokolenie. A synowie Izraela rozradzali się, pomnażali, potężnieli i umacniali się coraz bardziej, tak że cały kraj się nimi napełnił. Lecz rządy w Egipcie objął nowy król, który nie uznawał Józefa. I rzekł do swego ludu: Oto lud Izraelitów jest liczniejszy i potężniejszy od nas. Roztropnie przeciw niemu wystąpmy, ażebyś się przestał rozmnażać. W przypadku bowiem wojny mógłby się połączyć z naszymi wrogami i walczyć przeciwko nam, aby wyjść z tego kraju. Ustanowiono nad nimi przełożonych robót przymusowych, aby go uciskali ciężkimi pracami. Budowano wówczas dla faraona miasta na składy, Pitom i Ramzes. Ale im bardziej go uciskano, tym bardziej się rozmnażał i rozrastał, co jeszcze potęgowało wstręt do Izraelitów. Egipcjanie bezwzględnie zmuszali synów Izraela do ciężkich prac i uprzykrzali im życie uciążliwą pracą przy glinie i cegle oraz różnymi pracami w polu. Do tych wszystkich prac przymuszano ich bezwzględnie. Potem do położnych u kobiet hebrajskich, z których jedna nazywała się Szifra, a druga Puła, powiedział król egipski słowa: Jeśli będziecie przy porodach kobiet hebrajskich, to patrzcie na płeć noworodka. Jeśli będzie to chłopiec, winniście go zabić, a jeśli dziewczynka, to zostawcie ją przy życiu. Lecz położne bały się Boga i nie wykonały rozkazu króla egipskiego, pozostawiając przy życiu chłopców. I wezwał król egipski położne, mówiąc do nich: Czemu tak czynicie i czemu pozostawiacie chłopców przy życiu? One odpowiedziały i faraonowi: Kobiety hebrajskie nie są podobne do Egipcjanek, są zdrowe, to też rodzą wcześniej, zanim przybędzie do nich położna. Bóg dobrze czynił położnym, a lud stawał się coraz liczniejszy i potężniejszy. Ponieważ położne bały się Boga, również im zapewnił on potomstwo. Faraon wydał wtedy rozkaz całemu swojemu ludowi: Wszystkich nowonarodzonych chłopców wyrzucajcie do rzeki, a każdą dziewczynkę pozostawiajcie przy życiu. Kazanie świętego Leona Wielkiego Papieża. Oczyszczenie religijne przez post i uczynki miłosierdzia. Najmilsi, cała ziemia pełna jest miłosierdzia Pana i dla każdego wierzącego sama natura rzeczy stworzonych stanowi lekcję, jak należy czcić Boga, skoro niebo, ziemia, morze i wszystko, co na nich jest, głoszą dobroć i wszechmoc Twórcy, a cudowne piękno służebnych żywiołów domaga się od rozumnych stworzeń należytego dziękczynienia. Jeżeli jednak weźmiemy pod uwagę owe dni, które zostały w sposób szczególny związane z tajemnicami naszego zbawienia, poprzedzając
w wyznaczonym sobie porządku uroczystości paschalne, to wówczas poczujemy się bardziej zobowiązani do dbałości o należyte przygotowanie w nas wewnętrznego oczyszczenia. Właściwością bowiem świąt paschalnych jest to, że cały Kościół cieszy się darem odpuszczania grzechów, które dokonuje się nie tylko u nowo ochrzczonych, ale także u tych wszystkich, którzy już od dawna zaliczają się w poczet przybranych dzieci Bożych. I chociaż nowych ludzi tworzy przede wszystkim obmycie wodą odrodzenia, to jednak każdy z nas musi ustawicznie zrzucać z siebie rdzę śmiertelności, a ponieważ wśród stopni duchowych duchowego postępu nie istnieje nigdy taki, którego już nie można byłoby przekroczyć, trzeba sobie zadać trud, aby w dniu odkupienia nikt z nas nie znalazł się obarczony grzechami starego człowieka. Dlatego też najmilsi, aczkolwiek w każdym czasie winniśmy się okazywać chrześcijanami, teraz należy o to dbać w sposób szczególny. Tak, aby sięgając cy tradycji apostolskiej, okres Paschy i jego przygotowania wypełnić postem przejawiającym się nie tylko w ograniczonej ilości spożywanych pokarmów, lecz przede wszystkim w walce z występkami. Ze świętą zaś i ze wszystkich miarodajną polecenia praktyką postu należy łączyć dzieła miłosierdzia wyrażające się w różnorakiej formie, aby w ten sposób wszyscy wierni czuli się równi mimo zachodzących różnic w ilości posiadanych dóbr materialnych. Miłość bowiem, którą mamy świadczyć równocześnie Bogu i bliźniemu, nigdy nie jest ograniczona takimi przeszkodami, aby nie mogła chcieć dobrze czynić drugim. Gdy aniołowie mówią: chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli, oznacza to, że każdy, kto z miłością współczuje ludziom obarczonym różnymi cierpieniami, staje się błogosławiony nie tylko dzięki zdobytej cnocie życzliwości, ale i przez udzielony im dar pokoju. Dzieła zaś miłosierdzia są tak rozliczne, że pozwalają całemu ludowi chrześcijańskiemu świadczyć uczynki miłości. To też nie tylko bogaci, ale nawet średnio zamożni i ubodzy mają możliwość udzielania pomocy potrzebującym i w ten sposób zbiorowy wysiłek wszystkich w czynieniu dobra ma równą wartość, mimo że nie wszyscy mogą być jednakowo hojni. Z dzienniczka świętej siostry Faustyny. Bóg i duszę, królu miłosierdzia, kieruj duszą moją. Siostra Faustyna od Najświętszego Sakramentu. O Jezu mój, z ufności ku Tobie wiję wieńce tysiące i wiem, że rozkwitną wszystkie, kiedy je oświeci boskie słońce. O wielki boski sakramencie, który kryjesz mego Boga, Jezu, bądź ze mną w każdym momencie, a serca mego nie obejmie trwoga. Bóg i dusze. Bądź uwielbiona, o Przenajświętsza Trójco, teraz i czasu wszelkiego. Bądź uwielbiona we wszystkich dziełach i tworach swoich. Niech będzie podziwiana i wysławiana wielkość miłosierdzia Twego,
O Boże, mam pisać zetknięcia się duszy mojej z Tobą, o Boże, w chwilach szczególnych nawiedzeń Twoich. Mam pisać o Tobie, o niepojęty w miłosierdziu ku biednej duszy mojej. Wola Twoja święta jest życiem duszy mojej. Mam ten nakaz przez Tego, który mi Ciebie, Boże, tu na ziemi zastępuje, który mi tłumaczy wolę Twoją świętą. Jezu, widzisz, jak mi jest trudno pisać, jak nie umiem tego jasno napisać, co w duszy przeżywam. O Boże, czyż może napisać pióro to, w czym nieraz słów nie ma? Ale każesz pisać, o Boże, to mi wystarcza.